Witajcie! Dzisiaj na Summoner Shrift Vladimir, czyli wampiro, mago, nie wiadomo co. I przyznam szczerze, jedna z moich zdecydowanie najbardziej ulubionych postaci w LoLu. W ogóle lubię tych, którzy manipulują życiem, wysysając, płacąc zdrowiem za własne skille itp. itd. Dlatego Zach Mordekaiser to są moje właśnie ulubione postaci. A Vladimir jest z nią chyba, z nich zdecydowanie chyba najlepszy. Cóż, jak powiem o tej grze? Początkowo miałem być solo topem, później midem. W końcu stanęło na to, że idę na topa z Xinem. Xin początkowo nie ogarniał, zresztą zaraz zobaczycie. Niestety, już wam się przyznam, że First Blood niestety to chyba będę właśnie ja. W każdym razie na początku złapię Deda. Ale później, cóż, później już zobaczycie sami, bo powiem szczerze, że to była chyba najfajniejsza, najsympatyczniejsza gra przy okazji z najlepszymi. Właśnie. Jak widzieliście, First Blood był na mnie. Była to chyba najprzyjemniejsza i najlepsza gra w moim lolowym życiu, więc cóż, no myślę, że tego pierwszego Deda możecie mi wybaczyć. Szczególnie po zapowiedzi na później. No a tymczasem wracamy na topa. Xin, jak mówię, dopiero ogarnął, jak on miał pół życia, a ja już nie żyłem, bo wcześniej sobie stał. Cóż, gdyby on się ruszył, to byśmy ich najprawdopodobniej obu ubili. No ale... Cóż. Tutaj odrobinkę sobie poharasujemy. Xin tutaj próbuje na hardcora. Nie bardzo wiem po co, ale cóż. Może chcę odrobić to, co stracił w moich oczach na początku. Zobaczymy. Zresztą, jak można też zauważyć, on i Warwick zaczęli mocno defensywnie, czyli buty. Ja z Garen byliśmy ofensywnie. No, że ja ofensywnie, no to powiedzmy normalne, jestem w sumie magiem, ale że Garen od Durana. Specyficzny wybór, jak na Garena moim zdaniem. I wydaje mi się, że lepsza byłaby na przykład tarcza Durana niż Blade. No ale cóż, nie mnie to oceniać. W ogóle tutaj strasznie dużo siedzieli w krzakach. Ze względu właśnie na to, żeby nas, jak powiem, na szybko ich gankować. Tutaj udało mi się uratować Xina na szczęście. Cieszę się, bo jakby złapali jeszcze z 2 kile, to mogłoby być naprawdę nieprzyjemnie. A tak, no jakoś się udało ten kill odrobić i jakoś to wyrównać. No co potem doprowadziło do że tak powiem, ciekawych wydarzeń w dalszej części rozgrywki. No właśnie, jak możecie być może zauważyć, robię tutaj totalny skill spam. Dlaczego? Bo w sumie Vladimir ma przecież obrażenia od... sam otrzymuje obrażenia ze względu na używanie skilli i to całkiem spore, bo ma duże te koszty. Natomiast ja... O, tutaj Xerath do Xeratha, res 2. Natomiast mam w runach oraz w... specjalizacjach łącznie 6% wampiryzmu zaklęć.
co jest wartością dużą, szczególnie, że jeszcze jest oczywiście ku Wladimira, na którym on również sobie zwraca zdrowie. Także więc od początku ja, no, może nie tyle zwracałem sobie zdrowie, bo E jest bardzo drogie i nawet z Hextechem chyba wciąż na nim traciłem zdrowie. Tym niemniej, no, to nie były aż tak duże straty, a gdy używałem umiejętności darmowych w rodzaju, czy półdarmowych w rodzaju Q albo W, no to mi się to życie zwracało intensywnie, więc mogłem sobie troszeczkę, że tak powiem, spamować umiejętnościami. Swoją drogą, jak możecie zobaczyć, pierwszym item nawet jeszcze nie mam butów. Od razu Hextech, ze względu właśnie na te ogromne koszty umiejętności. Najważniejszy skill, że tak powiem, bijący Wladimira, czyli E, już na pierwszym poziomie zjada bodajże 50 punktów życia, a gdy się ten koszt zwiększy do 100%, czyli o 100%, czyli nastakuje się do 4, to już jest 100 punktów, co oczywiście rośnie wraz z każdym poziomem, więc no, trzeba naprawdę uważać, jak się tymi skillami operuje. Tutaj Xin troszeczkę niepotrzebnie moim zdaniem dive'ował, ale niech mu będzie. O, Xerath. Spróbuję zgankować. Tutaj byłby stun, ale ja wszedłem w że tak powiem, the target i go urąbałem wysysem. Właśnie w tym momencie on miał większe obrażenia ode mnie. Natomiast ja wygrałem właśnie tym Hextechem. W tym momencie 18% 18% wampiryzmu. No plus Q oczywiście, które też mi zdrowia całkiem dużo zwraca. Tutaj poczekałem chwilkę, żeby jeszcze dokupić do tego księgę. Dokupić troszkę pancerza, no bo wiadomo, Garen bije AD, Warwick z kilami niby od AP, ale też bije od AD sporo, więc na pewno mi to nie zaszkodzi, szczególnie, że potem przy te itemy się złożą w armennik poszukiwacza, czyli ten składnik do klepsydry, do zoni. Więc jak najbardziej są przydatne i powinny pomóc. Tutaj od razu w chmurkę. Troszeczkę zmarnowany ult, przyznam. Troszeczkę. Ale jak widać, udało się. Znowu E obszarowe i bije bardzo dużo. No i jest 5-1 i w tym momencie już mam znaczącą przewagę, mimo tego First Blooda. Udało mi się zdecydowanie to odzyskać, to co straciłem. Tutaj bodajże spuszujemy już Tureta. Tak, Turet już leży. I teraz jest zacznie tak naprawdę chyba najfajniejsza część gry, czyli będziemy latać po liniach. Tu gankować, tam roamować. Tu przepychać linię, tam puszować wieże i... No, spójrzcie. Xin też bił naprawdę ładnie. Poza tym, że na początku miał laga, mówię, nie ogarnął, to... Niestety przez to właśnie, że on na początku nie ogarnął, miał laga, no nie wiadomo do końca co się stało. Sam tego nie powiedział. Przez to na początek był ten dead. Natomiast później już ogarniał jak najbardziej i przyznaję mu to. Zresztą dostał do mnie, po mnie, po grze honor ode mnie. I również jak najbardziej zaproszony został do tych przyjaciół. Może kiedyś jeszcze z nim zagram, a co? Tymczasem, co tutaj dokupimy? Dokupimy Giant's Belt. Tak. Dlaczego Giant's Belt? Bo ktoś, kto
Nie wiem, czy gracie Wladimirem, czy nie, ale za każde 40 punktów dodatkowego zdrowia Wladek dostaje 1,4 punkta. Przepraszam, jeden punkt AP. Od każdego punktu AP dostaje 1,4 zdrowia. Co jest fajne o tyle, że nawet jak go budujemy na tanka, to bije, a jak go budujemy na stricte bijącego maga, to jest i tak twarde. Generalnie, ja nie wiem, ja polecam go budować raczej pod stricte AP, natomiast odrobinka HP się przyda, tylko na to, że jak mówię, te skille zadają duże obrażenia. Mają duże koszty i ze względu na te duże koszty większa wartość tego zdrowia pomaga wystać na linii i przede wszystkim w teamfightach, no bo wiadomo, że możemy mieć sobie choćby 250% wysysu zdrowia, ale jak mamy 700 czy 800 punktów życia, to u nas nawet średnio sfidowany Warwick czy Z weźmie dwa hity, więc no, nie zdążymy się nawet tym naszym wampirem zregenerować. Więc po to ten Jumbled, który z tego co pamiętam zaraz się chyba zmieni w Lilajka. Tak, tutaj spróbowałem uratować Xena, jak widać z efektem dobrym. I na dół. Nasz Ezio troszeczkę flamował przez całą grę, szczególnie tego Blitza, który mu troszeczkę kasował miniony. Ale co jeszcze muszę powiedzieć? Przed grą ten Blitzcrank, ten Dark Light Claws, przecież nie pamiętam, kto się czyta. W każdym razie ten gracz stwierdził, że on może grać absolutnie wszystkim, absolutnie wszędzie, byle nie supportem. No i oczywiście tak się złożyło, że zagrał tym supportem. No bo jakże. I no powiedzmy średnio mu to faktycznie szło. Przed chwilą widzieliście, jak ładnie można tą kałużą Wladimira uciec przed obrażeniami, przed ultem czy innymi kierowanymi umiejętnościami. O, na przykład wspaniały przykład ulti Brand albo Caitlyn. Wyceluje w ciebie, już ten pocisk leci, ty się zmieniasz w kałużę i on się rozbija, nie zadaje ci obrażeń. Więc sposób jest doskonały, tylko wymagano oczywiście odrobinki ogarnięcia tego, co się dzieje na planszy i wyczucia. Tak, jak mówiłem, teraz kupię zaraz relajkę, po to zresztą kupiłem tą różdżkę. I cóż, i mam 156 AP. Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale Wladimir ma całkiem spore przeliczniki, więc jak najbardziej wystarczało, żeby bić mocno. Tak, tutaj pogoniłem za Xeratem i Blitzu ultem dobił Garena. No i puszujemy turret, chyba już z sukcesem. Tak mi się wydaje. Tak. Tutaj. Nie powinienem chyba bić tych wratów, powinienem po prostu polecieć na dół i wylecieć na nich.
Kałużą, ultem akurat nie, ale mogłem ich spokojnie zdenkować na dole i złapać, nie wiem, killa dwa. Albo w każdym razie jakoś drużynie pomóc. No, jak wyszło, tak wyszło, no cóż. I tak mam jednego killa. Zaraz będzie bodajże drugi. Tak. Więc i tak wyszło nieźle. O, tutaj znowu spójrzcie, Xerath. Oraz pełne życie, my wszyscy low HP. Wszyscy low HP i proszę, i na hardcore znowu. Na dwa kilo, na skille, przepraszam. I kałuża. I znowu kill. Nie mój, co prawda, ale no przy mojej asyście. Także więc początki były średnie, natomiast później już jak najbardziej dobrze tą grę ogarnęliśmy i teamfighty też nam wychodziły dobrze. Współpracowaliśmy i to było najważniejsze. Bo takie akcje jak teraz się zdarzyło właśnie, że ubiliśmy całą drużynę przeciwną na low HP. Zdarzyło się rzadko i raczej trzeba mieć do nich ogromnego farta albo zgranie. Nie liczę, że to było zgranie. Przepraszam, nie liczę, że to był fart, bo takie akcje mi się zdarzyły w tej grze nie po raz pierwszy. Przyszło nie jeden raz. Także więc chyba po prostu byliśmy dobrzy. Tutaj, jak przed chwilą mogliście zobaczyć, jak mówiłem na początku, Wladimirowi stakuje się E, czyli jego przepływy krwi. I w momencie, gdy on stakuje, to zwiększa się obrażenia oraz... Wybaczcie. Zwiększają się obrażenia o 25% oraz koszt o 25%. Także więc w momencie, gdy zobaczyłem, że już biegnie do mnie cała fala wrogów, a z nimi razem Xin, to już walnąłem pierwszy raz E, żeby mieć odrobinkę większe te obrażenia. Chyba nawet zdążyłem drugi raz, zanim przyszli. Po prostu takie przygotowanie tuż przed teamfightem. Tutaj sobie dokończamy tą wieżę. Jak możecie zobaczyć na tabeli itemów, Warwick po prostu robił z ruchomego warda 1-7. Cóż, troszeczkę facet tak jakby to będzie strollował, ale przy okazji odsłonił drużynie przeciwnej bardzo ładnie mapę, więc przynajmniej wiedzieli, gdzie umrą, że tak powiem. No, a ja tymczasem dokupiłem do tego, co już miałem, Rabadonę, co łącznie dało mi wartość 372 AP, czy 368, powiedzmy, nie aż takie ważne te 4 punkty. Nie wiem, po co użyłem tego ulta, troszeczkę bez sensu. Ale właśnie, już wiem, dlaczego go użyłem, bo ja tak naprawdę do momentu, o tutaj, z zagrobu dobiłem na odległość Caitlyn. Natomiast dlaczego użyłem tego ulta? Ja dopiero pod koniec gry, gdy oglądałem, że tak powiem, statystyki końcowe, ogarnąłem, że Warwick trollował. Myślałem, że po prostu jest kiepskim graczem, że nie potrafi grać, ale nie. On najzwyczajniej w świecie zaczął trollować i dlatego się go tak łatwo zabijało, a nie dlatego, że nie ogarniał. Okej. Tutaj też mega fartem zwiałem przed Xerathem.
Xin wykorzystał ładnie sytuację. Chyba Garnet też zaraz odbiją. Dobrze. No i spokojnie się można cofnąć. Rozwala mnie to, co robi Warwick z tymi wardami. Tyle wardów. O, Garen też zaczął trollować. Proszę. No, widzą, że już nie mają większych szans, więc no, tak powiem, się bawią. No, ale... Ale jak zobaczycie w kolejnej grze, bo chyba wrzucę kolejną, bądź jeszcze kolejną. W każdym razie w najbliższym czasie. Grę, w której grę Mordkiem, Mordekaiserem, która od, na początku, zresztą nie tylko na początku, przez bardzo długo, przez dłuższy czas, wyglądała jak, no, jak gra naprawdę przegrana. Wszyscy dookoła feedowali, no, te dwa trupy w międzyczasie, wszyscy feedowali, dodaliśmy, oni byli po prostu lepsi, przeciwnicy byli lepsi, ale tą grę wygraliśmy. Także więc wrzucę ją jako taką przestrogę, że żeby się nigdy nie poddawać. Bo naprawdę nawet w sytuacji pozornie beznadziejnych można wygrać. Jeden dobry backdoor, jeden dobrze rozgrany teamfight i gra nawet teoretycznie całkiem przegrana potrafi się w 100% odwrócić jej bieg. Znowu, nie wiem, kompletnie nie trafiłem w tej grze ultami, po prostu nie wiedziałem, że on troluje, więc cóż, nieważne, no i bez ulta biłem tak dużo, że tak na dobrą sprawę nie był mi potrzebny. Tutaj Z. O, tutaj widzieliście, jak zwiewałem, bo myślałem, że wieża do mnie leci, a tymczasem nie leciała do mnie, tylko do Ezreala, dlatego cóż, on to przeżył, a ja się po prostu, a ja wszedłem w chmurę krwi, żeby te obrażenia jakoś zniwelować, żeby móc sobie spokojnie przeżyć i nie zepsuć sobie doskonałych statystyk. O, 16-1. Tak, 16-2 to już tak gorzej, ale 16-1 jest ok. Szczególnie, że wszystkie 16 kili złapałem po tym jednym deadzie. Więc cóż, no. Jak widzicie, gra się już kończy. Oni się w tym momencie bodajże poddadzą. No tak, poddadzą się, czy ich spuszczujemy, nawet nie pamiętam. W każdym razie, cóż. Jak widzicie, jest to gra... była to gra niesamowicie dla mnie pomyślna. Bardzo mi się, mówię, podobała. I cóż, uważam, że to chyba jedna z najlepszych gier w moim lolowym życiu. Szczególnie z Wladimirem, który jest naprawdę jednym z moich mindharów, tak się wyrażę, i jak widać, trochę go ogarniam. No. A tymczasem dziękuję, do zobaczenia w następnej grze. Trzymajcie się.